Witamy ponownie w studio Horsh Live, by wysłuchać kolejnego wykładu. Zanim rozpoczniemy wykład, zapraszam ponownie do zadawania pytań dotyczących aktualnego wykładu. Piszcie na czacie. Odpowiemy na pytania bezpośrednio w studio, o ile czas pozwoli, lub później pisemnie na czacie. Więc korzystajcie z okazji, by wymieniać się doświadczeniami i jak najwięcej skorzystać z wykładu. Naszym kolejnym tematem jest ochrona upraw. Kiedy myślimy o ochronie upraw w Europie, to naturalnie często myślimy również o wymogach prawnych, które w różnych tematach nakazują zaciągnąć pasa. Myślę, że pojawi się parę nowych rzeczy, patrząc na przykład na porozumienie koalicyjne, które przygotował nowy rząd Niemiec. Na przykład kwestia precyzji w ochronie upraw, która już zajmuje wiele miejsca, stanie się w przyszłości kwestią kluczową. Dzisiaj chcielibyśmy zająć się nowymi rozwiązaniami technicznymi w ochronie roślin. Zaprosiliśmy w tym celu do studia profesora doktora habilitowanego Bernharda Bauera z Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych HSWT w Tisdorfie. Bernhardzie, witaj w studiu. Profesor Bernhard kieruje działem ochrony roślin, produkcji roślinnej i użytków zielonych. Wiem, że szczególnie leży Ci na sercu przełożenie wiedzy na praktykę. Stwarza to optymalne warunki, aby wspólnie z nami pracować nad tym zagadnieniem. Dziękuję za wprowadzenie. Jakie nowe rozwiązania techniczne są na rynku? Mój wykład nie będzie szczególnie ukierunkowany na technikę rolniczą. Ja specjalizuję się w uprawie roślin i tam leży ciężar moich zainteresowań, jak również w możliwości konkretnego zastosowania. Co można zrobić? Jakie produkty mogę brać pod uwagę w konkretnej sytuacji? Jak należałoby dalej rozwijać ochronę roślin? I tu naturalnie rodzi się pytanie, jak można zmniejszyć ilości środków ochrony roślin. Pan Braun już to wcześniej powiedział. Również niemiecki plan strategiczny od pola do stołu skupia się na pytaniu, jak można zmniejszyć zużycie środków ochrony roślin. Patrząc na to z tej perspektywy, zainspirował mnie temat, jak możemy, na przykład, zmniejszyć nasz ślad węglowy. Oczywiście temat ten można rozpatrywać z różnych perspektyw. Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z dwutlenkiem węgla, to z pewnością zabrzmi to dla ciebie znajomo, że możliwe jest zastępstwo. Oznacza to odejście od chemicznej ochrony roślin na rzecz na przykład mechanicznej czyli że znowu więcej pielimy i grabimy, przez co zastępujemy herbicydy. Możemy także wrócić do rozszerzenia płodozmianu to też jest pewna opcja. Następną możliwością byłby powrót do zwiększenia liczby uprawek gleby. Oznacza to, że jeżeli chcemy zredukować bądź przerwać fitopatologiczne bądź infekcyjne łańcuchy, resztki pożniwne należałoby lepiej zagospodarować i obserwować, czy powodujemy ich lepsze rozdrobnienie i szybszą mineralizację. Jest to pewna opcja. I na końcu, co jest równie ważne, powinniśmy mieć przykłady na to, jak można by uniknąć inteksycydów. Chociaż muszę przyznać, że na dzień dzisiejszy mam bardzo niewiele, a właściwie prawie żadnych przykładów. Jedną z możliwości jest polepszenie siedliska przez tworzenie autostrad dla owadów, tak zwane beetle banks, czyli banki chrząszczy. Tak, aby owady pożyteczne były obecne w siedlisku polowym. To są filary alternatywne. To, na czym my się skupiamy, to na pewno nie są podejścia rolnotechniczne. Spójrzmy na kolejny filar: to byłaby redukcja. Oznacza to, że musimy wprowadzić taką technikę, przy której będziemy prowadzili mniej oprysków ochrony roślin. Jedną z możliwości byłoby polepszenie techniki aplikacji. W tym przypadku istnieje wiele poziomów, na których można się skupić. Przyjrzymy im się bliżej na następnym slajdzie. Jedną z takich możliwości byłoby stworzenie stałych pasów lub stref. To byłaby jedna z opcji. Następną możliwością jest znaczne poprawienie zraszania czyli nanoszenie mniej środków ochrony roślin przy tym samym efekcie. A idąc dalej, chodzi również o lepszą penetrację łanu, bo jeśli zajmiemy się na przykład środkami kontaktowymi, na których być może w przyszłości będziemy musieli się jeszcze bardziej oprzeć, jeśli substancje czynne o działaniu interwencyjnym zostaną usunięte z rynku lub ich liczba zostanie uszczuplona, wtedy będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, jak uzyskać wgłębne działanie środka w łanie ponieważ inaczej niż dotychczas nie będziemy mogli już kilkakrotnie w okresie wegetacji poddawać kolejne warstwy łanu działaniu chemicznej ochrony roślin. Częste wjeżdżanie w łan nie podoba się również społeczeństwu i ostatnią kwestią jest polepszenie przylegania. Jeśli wyobrażą sobie Państwo wyczyniec jako igłę, to obecnie jest tak, że bardzo dużo środka pada obok. Również o tym musimy pomyśleć, chociaż przyznaję, że w tym przypadku nie mam prawie żadnych pomysłów. Jest to coś, gdzie musimy mieć nadzieję na prace rozwojowo-badawcze w przyszłości. Kolejnym tematem jest wsparcie w podejmowaniu decyzji w ochronie roślin. Chodzi o pytanie, kiedy w ogóle wyjeżdżać w pole. Czy jedziemy tylko wtedy, gdy coś rozpoznamy, jak na przykład w przypadku zwalczania roślin segetalnych, czyli jakichkolwiek roślin, które są niepożądane na polu z ergonomicznego punktu widzenia, lub wtedy, gdy widzimy jakiekolwiek symptomy? Kiedy widzimy na przykład, że powoli pojawia się septorioza paskowana, liści pszenicy, inaczej septoria tritici, wtedy wjeżdżamy z opryskiem. W tym przypadku istnieją matematyczno-numeryczne modele porażenia, z których można skorzystać. Kiedy myślimy o fungicydach lub patogenach pochodzenia grzybowego, to mają one wiele wspólnego z danymi pogodowymi. Mówi się, że przy deszczowej pogodzie wzrasta prawdopodobieństwo porażenia. Jednak korzystając z takiego modelu jesteśmy daleko od tego, że rzeczywiście widzimy, czy ryzyko istnieje naprawdę, ponieważ nie możemy oszacować, ile jest w tym momencie inokulum, czyli grzybów bytujących między innymi na resztkach pożniwnych. Czyli wiemy, że warunki pogodowe sprzyjają zakażeniu, ale nadal nie wiemy, czy faktycznie na polu znajdują się jej zarodniki, które mogą wywołać tę infekcję. Poza tym idąc dalej, możemy oprzeć aplikację środków ochrony. Roślin bazując na obrazie wegetacji. Tam, gdzie mamy duże zagęszczenie łanu, prawdopodobieństwo infekcji grzybowych ze względu na mikroklimat w łanie jest dużo większe. A więc, patrząc z tej perspektywy, mamy również podstawy do podejmowania decyzji. Decyzje możemy podejmować na podstawie teledetekcji, czyli danych widmowych aktualnej szaty roślinnej, ale także na podstawie danych historycznych. Jeśli wiemy, że łan na danej części pola miał zawsze większą gęstość, a na innej trochę mniejszą, to tam, gdzie gęstość jest mniejsza, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo porażenia. I wreszcie, nie mniej ważne pozostają decyzje oparte o korelacje, czyli powiedzmy, że mamy dane o glebie oraz dane genotypowe i sprawdzamy zależność, związek między tymi danymi. W tym miejscu wartości gleby, np. przewodnictwo jest wyższej i dlatego mamy większe prawdopodobieństwo zakażenia. Ale w ostatecznym rozrachunku musimy przyjrzeć się temu bliżej, aby móc dokonać ostatecznej oceny. Dlatego przenoszę to na następny slajd i chciałbym to z Państwem lepiej doprecyzować i przyporządkować. Przechodząc do techniki aplikacji, to widzimy, że możemy zbudować rodzaj modelu wymiarowego. Gdy mamy stałe pasma i strefy, to mówiąc o oprysku pasowym, aplikujemy rzędowo. Wtedy jest to oprysk jednowymiarowy. Jest on stosunkowo prosty. Pewnie w tym momencie ci, którzy stosują technikę aplikacji rzędowej, wyrażą swoje wątpliwości co do łatwości takiego oprysku. Ale to jest po prostu jednowymiarowa historia. Jeśli myślimy o zraszaniu, na przykład o technologii dysz lub formulacji, w celu osiągnięcia optymalnego pokrycia, to jest to już myślenie dwuwymiarowe, ponieważ przyjmujemy łan jako powierzchnię. A kiedy zaczynamy myśleć o penetracji łanu, to ciągle patrzymy na łan jak na przestrzeń trójwymiarową, jak Głęboko chcę właściwie wnikać w łan moim opryskiem, aby uzyskać również działanie w jego głębszych warstwach, czyli poniżej jego sztucznego sklepienia. W takim przypadku mówimy o trójwymiarowym oprysku, a jeśli chcielibyśmy polepszyć przyleganie, na przykład trafić kroplami bezpośrednio na mały jeszcze chwast wyczeńca polnego, Czyli jeśli chcemy poprawić przeczepność środka, jak w przypadku dolistnej substancji czynnej, by bezużytecznie nie spadała na ziemię. To na dzisiaj nie wiemy, jak przełożyć ten temat na działanie, dlatego postawiłem tam znak zapytania. Trudno ten problem nazwać czwartym wymiarem, bo takiego nie ma. Ale to, co możemy już powiedzieć, to fakt, że idąc z góry w dół widać wyraźny wzrost wymagań dotyczących innowacyjności. Technologia oraz modele aplikacji stają się coraz bardziej wymagające. To samo dotyczy wsparcia w podejmowaniu decyzji o oprysku. Według czego oceniać stan pola i jakie wartości należy brać pod uwagę? I jak blisko jesteśmy tego, co chcemy osiągnąć. Oczywiście, jeśli rozpoznam coś optycznie, wówczas wiem, że mam na przykład do czynienia z septorią paskową liści pszenicy lub przytulią. W takim przypadku nie ma o czym dyskutować, nie ma wątpliwości i te agrofagi mogę wyeliminować. W przypadku porażenia, o którym mówiłem już wcześniej przy okazji modelu prognostycznego oraz na podstawie danych pogodowych, wiem, że prawdopodobieństwo porażenia jest bardzo duże, ale nie wiem, czy mam inokulum. Oznacza to, że pojawia się pewna rozpiętość między tym, co sugeruje mi decyzję o tym, na czym ją opieram, czyli modelem. Zupełnie inna lub jeszcze większa rozpiętość pojawia się, gdy korzystam z indeksu wegetacyjnego. Wtedy oczywiście wiem, że gęsty łan, który ma wyższy wskaźnik uwilgotnienia, NDWi, co sprowadza się do tego, powoduje inny mikroklimat w łanie. Ale czy sam ten fakt naprawdę prowadzi do zwiększonego zagrożenia infekcją grzybową? To jest zapisane w gwiazdach. Wciąż nie wiem, czy prognoza się sprawdzi. A patrząc z perspektywy zależności, można wnioskować, że tam, gdzie gleba ma wysokie przewodzenie, jej żyzność będzie prawdopodobnie większa, dostępność składników pokarmowych lepsza i dlatego prawdopodobnie łan będzie bardziej gęsty. I z tego mogę wyciągać pewne wnioski. Dystans między tym, co chcę faktycznie zwalczyć lub osiągnąć, a moją wartością mierzoną lub prognozowaną jest oczywiście znacznie większy. Z drugiej strony, możemy też tworzyć pewne zależności, jeśli coś rozpoznamy i chcemy to zwalczyć. Ale to też oznacza, że potrzebujemy tam zastosować środek leczniczy który to zwalczy i rzeczywiście zadziała. Wtedy nie ma sensu stosować żadnych środków zapobiegawczych, bo jak już objawy są, to tak naprawdę nic nie można zdziałać fungicydem zapobiegawczym. Nie ma sensu korzystanie z herbicydu doglebowego, który działa wyłącznie przez glebę i hamuje wschody, gdy wyczyniec już jest na powierzchni. Wtedy tego typu środki nie pomogą. Wtedy potrzebuje aktywnego środka dolistnego. Oznacza to, że musimy również zbadać, które narzędzia wspomagania decyzji dotyczące stosowania środków działających lub jakie mechanizmy działania są potrzebne, aby to zadziałało. A jeśli wiem, że opiera się to na wzajemnych zależnościach. Na przykład dużej przewodności gleby. Jeśli mogę to zmierzyć, oraz wiem, że gleby się nie zmienią, przynajmniej w ludzkiej skali czasu, to mogę wtedy powiedzieć, że na tym polu istnieje zawsze duże prawdopodobieństwo wystąpienia problemu XY. Wtedy mogę dużo wcześniej zadbać o działanie zapobiegawcze. Wtedy mogę również bardzo intensywnie stosować środki ochrony roślin o działaniu zapobiegawczym. To było małe wprowadzenie na temat tego, według czego temat może zostać podzielony. Teraz chciałbym ustalić dwa główne priorytety. Pierwszym priorytetem będzie stosowanie herbicydów, a drugim fungicydów. Nie chcę uciekać przed tematem insektycydów, ale według moich informacji istnieje niewiele możliwości, które poprzez technikę aplikacji pozwalają na zmniejszenie dawki insektycydów. Ponieważ zwykle zraszamy nimi powierzchnię, np. liście rzepaku, owady muszą je pobrać w trakcie żerowania. W takim przypadku potrzeba odpowiedniego zagęszczenia składnika aktywnego, który będzie obecny na liściach, ale musi się przyczepić do odnóży krocznych podczas biegania. A jeśli na liściu znajduje się jedynie połowa oprysku lub połowa dawki składnika aktywnego, wówczas znacznie zmniejsza się działanie obecnie dostępnych składników aktywnych. Dlatego chciałbym pozostać przy herbicydach. W tym przypadku również musimy zadać sobie pytanie: w jakim zakresie technologia aplikacji może faktycznie zaoferować możliwość zmniejszenia dawki herbicydów? Pierwsza klasyfikacja zależy od sposobu działania. Chodzi o odpowiedź na pytanie: czy są to substancje czynne, które działają głównie przez glebę? A może są to substancje, które działają również przez liście? Następny slajd chciałbym omówić zgodnie z tymi dwoma aspektami. Idąc w głąb tematów i tworząc podpunkty, należy zastanowić się: co ze składnikami aktywnymi które są filmotwórcze. Czy mamy wiele takich środków, które można by użyć przedwschodowo? W pierwszej kolumnie analizowałem je pod kątem oszczędności substancji aktywnych. W drugiej znajduje się odpowiedź na pytanie, jak ważne są te środki dla zarządzania odpornością. Bo nie możemy tak po prostu powiedzieć, że substancje czynne, których ilości nie da się zmniejszyć za pomocą techniki aplikacji, należy zabrać z rynku lub nie stosować, jeśli są one niezwykle ważne dla zarządzania odpornością, czyli kiedy potrafią opanować odporne gatunki lub Zminimalizować ryzyko selekcji uodpornionych gatunków. W przypadku środków filmotwórczych sytuacja wygląda tak, że pryskamy przedwschodowo, zanim zajdą chwasty. Dlatego potencjał oszczędności w tym przypadku nie jest szczególnie duży. To też oceniłem go na zero. Są one jednak bardzo ważne dla zarządzania odpornością, ponieważ wywodzą się z klas stworzonych przez amerykańskie Stowarzyszenia Nauki o chwastach (WSSA) lub są sklasyfikowane w klasach WSSA, które są szczególnie ważne dla zarządzania odpornością. Podobnie jest, gdy mam substancje czynne rozpuszczalne w wodzie. Czyli substancje czynne, które nie tylko zalegają na powierzchni gleby, ale także wnikają w pierwsze kilka centymetrów gleby i potrzebują wilgoci, aby zadziałać. Jeśli zastosuję. Je tylko strefowo, a nie będzie ich na sąsiednim obszarze, wtedy mogą wręcz wnikać w sąsiednią przestrzeń. Oznacza to w pewnym sensie, że zaaplikowana przeze mnie substancja czynna sama się rozcieńcza, poprzez przenikanie na powierzchnie, które nie były opryskiwane. Dlatego potencjał oszczędności, jaki w tym przypadku można osiągnąć dzięki technice aplikacji, jest niewielki. Ale jest dość ważny dla zarządzania odpornością. W tym momencie pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle zacząłem temat doglebowych substancji czynnych. Jest jeden powód, u którego podstawy znajduje się możliwa mapa aplikacji, a tym samym potencjał oszczędnościowy, który jest fundamentem jej powstania. A to są substancje czynne, które ostatecznie wchodzą w silną interakcję z matrycą glebową. Oznacza to, że przyczepiają się one do cząsteczek gleby i nie są za bardzo dostępne, na przykład gdy przyczepiam się do minerałów gliniastych. Takim środkiem byłby. Flufenacet, ale może to być również chlomazon, którego możemy użyć. My wiemy, jak wyglądają nasze gleby. One nie zmieniają się zbyt szybko. I tak moglibyśmy zastosować na przykład 120 g flufenacetu w stanowiskach piaszczystych i 240 g w stanowiskach gliniastych. I już w ten sposób stworzylibyśmy mapę aplikacji, dzięki której moglibyśmy oszczędzać substancję czynną bez większych strat skuteczności, jeśli na polu występują strefy piaszczyste lub gliniaste. Podobnie można postąpić na przykład z chlomazonem. Amazonem. Idąc dalej, popatrzmy, jak wygląda sytuacja w przypadku środków dolistnych. Tu musimy rozróżnić kilka scenariuszy. Nie brałem zbytnio pod uwagę mechanizmów działania, ale jedynie różne scenariusze. Pierwszy scenariusz, młody łan jeszcze przed zwarciem rzędów. Oznacza to, że łan nie jest jeszcze zamknięty, widać glebę i rośliny. W tym przypadku ważna jest optymalizacja zraszania. W tym scenariuszu istnieje możliwość oszczędności substancji czynnej, stosując na przykład podwójne dysze, płaskostrumieniowe lub coś podobnego. W przypadku zarządzania odpornością wpisałem 0, ponieważ mechanizm działania należy do klasyfikacji WSSA 1 lub 2, czy jak dawniej w klasyfikacji HRAC zakwalifikowany jako A oraz B. I w tym przypadku ryzyko wystąpienia odporności jest znacznie większe i dlatego nie przyczyniają się one do zarządzania odpornością. Jeśli uda się zoptymalizować penetrację roślin tak, aby środek szybciej wnikał do rośliny, wtedy być może uda się go trochę zaoszczędzić. Środki zakwalifikowane do WSSA 1 i 2 również zarządzają odpornością, więc nie trzeba się zbytnio martwić o to, że wpływamy na zarządzanie odporności. Istnieje też element uzyskania pewności, że optymalizujemy nanoszenie środka na rośliny. Na przykład, wyglądałoby to tak: tam gdzie nie ma rośliny, nie ma aplikacji, tam gdzie jest roślina, jest aplikacja. Na przykład, jeśli stosujemy oprysk punktowy, glifosat dociera tam, gdzie jest zielono, tam, gdzie nie ma zieleni, nie ma glifosatu. Ale, jak Państwo zapewne zauważyli, nie wypowiadam się na temat konkretnej rośliny uprawnej. Oprysk punktowy można stosować na przykład w technologii firmy Blue River, czyli rozpoznawać rośliny, a następnie aplikować substancje aktywne. Taki oprysk przypomina rodzaj drukarki atramentowej i pozwala na oprysk małych przestrzeni. Do tego tematu mam również inny przykład, o którym opowiem później. Można również postawić na mapy aplikacyjne. Określamy, gdzie znajduje się roślinność niepożądana i zwalczamy ją za pomocą włączenia pojedynczych dysz. W zależności od zastosowania potencjalne oszczędności w tej metodzie mogą wynieść nawet 90%. Dlatego umieściłem tam trzy gwiazdki lub trzy krzyżyki. Metoda ta może również przyczynić się do zarządzania odpornością, jeśli zastosujemy szczególnie dobre substancje aktywne. Poza tym mamy łany, które zwarły już rzędy i utworzyły pokrywę wierzchnią. Takim klasycznym wyznacznikiem momentu aplikacji byłby oset na etapie liścia flagowego lub coś podobnego. Wtedy bardzo ważne jest zraszanie. Istnieje tu możliwość, że wykorzystamy technikę dysz względnie technologię strefowej aplikacji cieczy roboczej. Idąc dalej, mam przykłady, o o których już wspominałem. Z jednej strony włączanie i wyłączanie online sekcji lub pojedynczych dysz, czyli tam, gdzie jest zielono, oprysk, np. systemem dysz z czujnikiem, a Czy prosta i dokładna technologia wykrywania i eliminacji chwastów With It lub technologia CN Spray, czyli zobacz i pryska, i wspomnianej już firmy Blue River. Ale jak już wspomniałem wcześniej, chodzi głównie o herbicydy totalne, usuwające chwasty na polu, na którym nie rosną rośliny uprawne. Kolejną możliwością jest sterowanie dyszami za pomocą danych o wysokiej rozdzielczości pochodzących z UAV, drona, czyli bezzałogowego pojazdu latającego, pozwalającego tworzyć mapy aplikacji. W tym przypadku są to mapy firmy Some Dimension, lub inne zupełnie nowe koncepcje aplikacji. W naszym przypadku jest to koncepcja firmy Blue River, o której już wspominałem. Chodzi o to, by wpierw wykryć, czy dane na roślina jest uprawną czy segetalną, czyli niechcianą. Nowa metoda pozwala aplikować substancję czynną na powierzchni zaledwie paru centymetrów kwadratowych i być może pozwala również rozprowadzać bardziej skoncentrowane środki, co pozwalałoby zaoszczędzić wiele obszaru, na którym normalnie aplikowalibyśmy substancję czynną. Jeśli chcemy tę metodę realizować, to potrzebujemy kilku warunków ramowych. Na dzisiaj musimy zdać sobie sprawę, że aktualna aplikacja wymaga nakładania się oprysku, przynajmniej podwójnego, chociaż w niektórych przypadkach większego. Oznacza to, że jeśli rzucimy się na nowe metody, to mamy problem, bo być może za mało środka dotrze do pojedynczej rośliny, którą chcemy zwalczyć. Mam tutaj przykład. Na dole jest kilka chwastów. Linia górna ma przedstawiać belkę opryskiwacza, a punkty rozdzielacze dysz. I jeśli rozpoznamy chwast w tym miejscu, to włączamy dwie dysze, ponieważ chwast znajduje się dokładnie między dwoma rozdzielaczami dysz. Na przykładzie czerwonej krzywej widać bardzo wyraźnie, że do zwalczanej rośliny dotrze pełna dawka, jaka została wyznaczona. A tam, gdzie nie ma rośliny, Dawka zostaje zmniejszona. Jeśli, tak jak w tym przykładzie, roślina znajduje się niecałkiem centralnie w zasięgu dyszy, to otrzymuje prawie o połowę mniejszą dawkę. A to może prowadzić do problemów i, mówiąc w sposób przejaskrawiony, również do rozwoju odporności. I tu pojawia się pomysł, że być może dysze należy rozmieścić inaczej. Kiedyś rozsiewacze nawozów tworzyły trójkątny obraz rozsiewu. Dzisiaj mamy bardziej trapezowy obraz rozrzutu. Mam nadzieję, że odległości między mocowaniami dysz zawsze pozostaną takie same i dlatego należałoby podjąć trud zbudowania nowych Dysz, które tworzyłyby trapezoidalny strumień opadania lub bardzo stromy spadek stężenia i mogłyby robić to znacznie prościej przy pomocy indywidualnego przełączania dyszy, bez nanoszenia substancji czynnej na rośliny, które znajdują się w obszarze brzegowym przełączanej sekcji lub indywidualnej dyszy. Jakie muszą być spełnione wymagania, aby można było robić tego typu przełączenia pojedynczych dysz, które pozwoliłoby na aplikację na niewielkim obszarze? Wybrałem przykład, który pomoże określić, kiedy coś takiego jest warte zachodu, a kiedy nie. I nie chodzi w tym przypadku o technikę aplikacji, ale o substancje czynne, które stosowane są w danych uprawach. Przyjrzyjmy się na przykład zasadzie działania środków. Czy chodzi o środek doglebowy lub dolistny i doglebowy, albo jedynie dolistny? Już teraz możemy powiedzieć, że jeśli użyjemy systemu kamer, które zobaczą chwast i włączymy oprysk, to byłoby dobrze, gdybyśmy mieli środek działający dolistnie lub dolistnie i doglebowo, bo to jedyny sposób, w jaki możemy skutecznie walczyć z chwastami. A patrząc na przykład na burak cukrowy. Zobaczymy, że większość substancji aktywnych działa dolistnie i doglebowo, np. etofumesat lub metamitron. I mamy efekt końcowy działania dolistnego, np. w przypadku sulfonylomoczników, które możemy znaleźć np. w hebicydzie debut. Zupełnie inaczej wygląda to w roślinach motylkowatych. Tam, zgodnie z niemieckimi warunkami dopuszczania, główny przedział działania faktycznie znajdziemy w środkach doglebowych. I tak stosowany jest aklonifen w grochu lub fasoli. Używamy również prosulfokarbu, znajdującego się na przykład w środku bokser. Albo stosujemy pendimetalinę, znajdującą się na przykład w środku stąp. I pryskamy przedwschodowo, całkiem według klasycznej zasady działania doglebowego. Istnieją co prawda środki działające doglebowo i dolistnie, ale nie są dopuszczone w grochu czy fasoli. Natomiast w przypadku rzepaku znajdujemy całą gamę środków, przy czym chlomazon jest raczej aktywnym środkiem doglebowym. Metazachlor jest środkiem dolistno-doglebowym i kiedy myślimy o działaniu dolistnym, to są to środki, których możemy użyć do zabiegów korekcyjnych na wypadek, jeśli coś pójdzie nie tak. Spójrzmy teraz na czas aplikacji. Bo wtedy staje się jasne, że wszystko, co robimy z wyprzedzeniem, nie może być wykonywane za pomocą systemów kamer. Dlatego, wszędzie tam, gdzie są krzyżyki, robi się trudniej, a powschodowo jest całkiem nieźle, zwłaszcza w burakach. Jeśli chodzi o rzepak, to do zabiegu korekcyjnego, np. eliminacji wyczyńca polnego lub innego chwastu, takiego jak przytulia czepna, można wykorzystać środki dolistne. Tak więc cała historia zawęża się nieco bardziej. A jeśli teraz spojrzymy również na częstotliwość aplikacji, to często jest tak, że najpierw pryskamy substancją czynną działającą kontaktowo. To są aktualnie istniejące modele lub systemy. Korzyści w tym przypadku płyną z wielokrotnego oprysku podobnymi substancjami czynnymi. Są to obszary, w których można to najszybciej wdrożyć. Jeśli mamy jednorazową aplikację, to wszystko jest jasne. Wtedy wykonujemy oprysk powierzchniowy. Wtedy nie mamy drugiej aplikacji, w której można by zastosować spot spraying, czyli oprysk punktowy lub aplikację strefową. Albo jeśli robimy wielokrotną aplikację różnymi substancjami, jak w przypadku rzepaku, wtedy możemy nadal pryskać chlomazonem, potem przejść na środek klasy WSSA1, na przykład cykloksydem, którym usuwamy wyczeńca polnego lub inne chwasty trawiaste. Wtedy nie ma możliwości robienia wielokrotnego zabiegu strefowego. Chyba że nasze zachwaszczenie jest naprawdę bardzo rzadkie i specyficzne dla części pola. Widzimy więc, że możliwości istnieją. To, czy można ich użyć, zależne jest od substancji czynnych i właściwości ich użycia w danej uprawie. Dlatego w burakach cukrowych funkcjonuje to bardzo dobrze. W roślinach motylkowatych staje się nieco trudniejsze. Mam nadzieję, że udało mi się Państwu te różnice uwidocznić. A z rzepakiem jest podobnie jak z roślinami motylkowymi. To był ogólny przegląd herbicydów. A teraz chciałbym razem z Państwem przejść do tematu fungicydów i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak możemy w tym przypadku zaoszczędzić na substancjach aktywnych. Również tutaj pojawia się pytanie, w jakich obszarach technika aplikacji może zmniejszyć dawkę wnoszonego fungicydu? I tutaj także musimy zadać sobie parę pytań. Po pierwsze, kiedy możemy zastosować mapę aplikacyjną? Ma to sens tam, gdzie możemy bazować na danych historycznych, to znaczy, jeśli infekcja regularnie powraca na polu. Wszyscy wiemy, że w przypadku zboża łamliwość źdźbła występuje często w tych samych miejscach. Oznacza to, że jeśli chcemy zaoszczędzić na środkach przeciwko łamliwości źdźbła, to stosujemy je tylko na tych obszarach, gdzie łamliwość źdźbła regularnie występuje. To jest rozwiązanie tam, gdzie można utworzyć mapę aplikacji i się z niej wciąż korzysta. Inną możliwością jest wychwytywanie patogenów np. za pomocą remote sensing, czyli teledetekcji. Przelatuję nad danym obszarem dronem i stwierdzam, że np. znajduje objawy porażenia rdzą. Dlatego podaję ten przykład w tym miejscu. Oczywiście, muszą to być objawy, które są wyraźnie rozpoznawalne, ale jeśli mamy jakiś mały, ukryty symptom, którego nie można porządnie zobaczyć lub którego nie można jednoznacznie zidentyfikować, to jest to znacznie trudniejsze. A jednym z warunków wstępnych do użycia takich substancji aktywnych lub takich metod jest dysponowanie fungicydami, które również posiadają działanie wyniszczające. Bo cóż mi z tego, że wykryłem na polu rdzę zbożową, ale nie mam środka, którym mógłbym zatrzymać rozwój tego grzyba. Bo być może mam już tylko środki zapobiegawcze. Na przykład nie ma sensu stosowania strobiluriny która bardzo dobrze działa i ma długotrwały efekt przeciwkorzy, ale jej działanie hamujące jest bardzo ograniczone lub wątpliwe. Wtedy po prostu potrzebuje trochę azolu, który powoduje zatrzymanie rozwoju grzyba. Nie posiadając azoli, a te w ostatnich latach bardzo się przerzedziły, wdrożenie takiej strategii staje się trudniejsze. Tak więc również tutaj potrzebujemy odpowiednich klasycznych substancji aktywnych lub odpowiednie koncepcje dotyczące substancji lub długoterminowego działania, abyśmy mogli stosować coś takiego w praktyce. Kolejny punkt to fakt, że nie musimy tego robić jedynie za pomocą mapy aplikacyjnej, którą klasycznie tworzymy offline. Tę wariantowość można również wprowadzić online, określając jakikolwiek indeks wegetacji za pomocą czujników odżywienia azotem lub innych dostępnych rozwiązań. I wtedy można w bardzo klasyczny sposób powiedzieć, że tam, gdzie jest dużo biomasy, mamy inny mikroklimat, a co za tym idzie, zupełnie inne prawdopodobieństwo lub inne ryzyko infekcji grzybowej. I oczywiście byłoby dobrze, gdyby ten czujnik powiedział, korzystając z teledetekcji satelitarnej NDWI, jako indeks że tam, gdzie jest dużo biomasy, istnieje wysokie ryzyko infekcji. Wtedy oczywiście trzeba by pomyśleć o zwiększeniu aplikowanej dawki. Albo wręcz o konieczności zwiększenia liczby zabiegów, aby uzyskać rzeczywiście dobry efekt zatrzymania rozwoju patogena, ale też długotrwałe działanie, jakie mam przy danej dawce fungicydu. Przy czym jednoczesnym celem jest oczywiście uzyskanie penetracji łanu, bo nie ma sensu, jeśli na przykład chronię liść flagowy w fazie BBCH39, oczywiście przesadzam teraz, a nie uzyskam ochrony liści F1 i F2. Oznacza to, że w stadium, w którym liście najprawdopodobniej położone są jeden na drugim, muszę zadbać o dobrą penetrację Łanu. Duża ilość biomasy stawia przed nami zupełnie inne wymagania niż wtedy, gdy jadąc przez pole mój czujnik gęstości Łanu lub czujnik odżywienia azotem mówi mi, że biomasy jest mało. W przypadku niewielkiej ilości biomasy istnieje zupełnie inny mikroklimat. Wtedy schnie wszystko znacznie szybciej. Rosa utrzymuje się o parę godzin krócej i dlatego wiele patogenów rozprzestrzenia się tam wolniej lub wcale. Dlatego tam istnieje mniejsze ryzyko infekcji. Co to oznacza dla oprysku, kiedy myślimy fragmentarycznie? Oznacza to, że w takich miejscach można zastosować mniejszą dawkę aplikacji, ponieważ ryzyko porażenia jest zdecydowanie mniejsze, bo w takim miejscu jest zdecydowanie mniej zarodników, więc można we wczesnym stadium wyeliminować niewielkie porażenie niewielką ilością substancji niszczącej. Z drugiej strony nie potrzeba środków działających długotrwale. Rolnik nie potrzebuje 24 lub więcej dni, aby uzyskać trwały efekt, ponieważ prawdopodobieństwo, że środek ulegnie rozkładowi, jest minimalne. Dlatego można zmniejszyć ilość stosowanego środka, w tym również ilość wody używanej do aplikacji. Ale co to oznacza, gdy nagle pryskamy jedynie 150 litrami roztworu? Jak sobie poradzić z różnicą ilości cieczy z 300 litrów w jednym miejscu i połową dawki, czyli 150 litrów w innym. Wtedy oczywiście ciśnienie w systemie zacznie znacznie spadać. Jakie ma to konsekwencje dla oprysku? Wtedy dysze zaczną produkować duże krople. A jeśli w danym miejscu jest mniej roślin, to pojawia się problem, bo te duże krople bardzo szybko spadają obok roślin. A przecież chodzi o to, by właśnie rośliny zostały dobrze zroszone. Oznacza to, że potrzeba Drobnego spektrum kropel, aby optymalnie zwilżyć rzadki łan, oraz by środek działający spadał na łan i roślinę, a nie obok niej. W tym miejscu musimy całkiem jasno powiedzieć, że się to wzajemnie wyklucza: niewielkie ilości środka, niskie ciśnienie i dokładne zraszanie. Jest to podejście, którego nie mogę wprowadzić w życie przy pomocy znanych technik aplikacji. Dlatego musimy się skupić na nowych metodach aplikacji, jeśli chcemy w przyszłości poradzić sobie z tym tematem. Innymi słowy, początkiem nowego kierunku rozwiązań byłoby użycie sterowalnych wielogłowicowych korpusów desz. Powód jest bardzo prosty. Jeśli mam małą dyszę, na przykład 0.15, a mam też 0.4, wtedy mogę pomimo wszystko wytwarzać spektrum stosunkowo małych kropel w przypadku niewielkiej ilości aplikacji w rzadkim łanie. A dyszą 0.4, która ma większy otwór, mogę pracować przy niższym ciśnieniu, mimo że mam wyższą dawkę aplikacji. Wtedy produkowane są większe krople, które wnikają głębiej w łan. Inną opcją, którą mógłbym wykorzystać, to zestaw opryskowy Dropleg. Później zobaczą Państwo. Jak taki zestaw funkcjonuje i jak to może wyglądać w przyszłości? Albo możemy mówić o modulacji szerokości impulsu. Później wyjaśnię bardziej szczegółowo o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego technologia aplikacji jest tak ekscytująca. Najpierw spójrzmy jednak na warunki ramowe, jeśli chcemy pójść w stronę stosowania zestawów opryskowych Dropleg. Jak będą wyglądały warunki ramowe, które będziemy mieć w przyszłości? Będziemy na pewno mieć mniej substancji grzybobójczych, które miałyby działanie lecznicze. Widzimy już teraz, że środki z grupy azoli się przerzedziły, jeśli można to tak określić, ale widzimy również, że formulacje częściowo się zmieniły. Stają się wolniejsze i w końcowym rozrachunku musimy je wesprzeć dobrą aplikacją i zraszaniem, aby nadal pozostał ten sam efekt. Albo mamy substancje aktywne, które mają niższą ruchliwość w ksylemie, czyli rozprzestrzeniają się wolniej akropetalnie do górnych organów rośliny. Oznacza to, że jeśli roślina zostanie spryskana u podstawy liścia, środek będzie się wolniej rozprzestrzeniał w kierunku czubka liścia. Wtedy jakość zraszania stanie się bardzo istotna. Wtedy musimy zadbać o to, by substancje aktywne, które mają działanie lecznicze, ale nie są silne, wesprzeć w działaniu prawidłową gęstością pokrycia liścia. No i oczywiście musimy też zadbać o to, żeby substancja aktywna docierała do celu i nie przelatywała między roślinami lub żeby mając pokryć łan w głębnie, nie zatrzymała się tylko na liściu flagowym. To są, że tak powiem, istniejące warunki ramowe i musimy zadbać o to, by znaleźć sposób na wykorzystanie technologii aplikacji do prawidłowego działania w tych warunkach. Jednym z takich rozwiązań byłoby uwzględnienie w strategii ochrony roślin większej ilości środków zapobiegawczych. I nie chodzi tu o technikę stosowania, ale co to oznacza? Myśmy to już robili, zanim pojawiły się substancje o działaniu leczniczym. Braliśmy substancje o działaniu kontaktowym i pryskaliśmy częściej. Do dziś robimy to w ekologicznej ochronie roślin, na przykład stosując miedź w ziemniakach przeciwko zarazie ziemniaczanej, powodującej gnicie naci i bulw, czyli Phytophthora infestans. Wtedy trzeba rośliny regularnie chronić przy każdej nowej warstwie liści. Jest to związane z częstymi przejazdami po polu. Czy społeczeństwo będzie akceptować fakt, że zwiększyliśmy liczbę przejazdów opryskiwaczem? Wystarczy spojrzeć na Francję, gdzie liczba przejazdów częściowo jest limitowana. Nie trzeba dodawać, że zwiększenie przejazdów nie jest najbardziej elegancką opcją. Innym tematem jest aktualny renesans wsparcia oprysku powietrzem. Wypróbowaliśmy tę metodę już w niektórych firmach i okazuje się, że przy tej metodzie nie jesteśmy zbyt elastyczni. Pracując na przykład z dwoma kurtynami powietrznymi, okazuje się, że w środku roztwór działający jest bardzo mocno ściągany w dół. Wtedy otrzymujemy dobry efekt wgłębny, ale aby uzyskać zwiększoną przyczepność cieczy w górnych partiach łanu, potrzebne jest bardzo duże wyczucie. Kolejną możliwością jest wprowadzenie trzeciego wymiaru. Mówiliśmy wcześniej już na ten temat. Powierzchnia zamienia się nagle w przestrzeń. Oznacza to, że zmieniamy postrzeganie rośliny uprawnej z powierzchniowej na przestrzenną. Na łan pszenicy patrzymy aktualnie jak na płaską powierzchnię. Jeśli zaczniemy na ten łan patrzeć jak na przestrzeń, to pojawi się trzeci wymiar, głębokość. Daje to nowe możliwości. Wtedy można by uprawiać pszenicę w 25-centymetrowym rozstawie rzędów. Założyć dyszę droblek z dwustrumieniowymi rozpylaczami kompaktowymi, i wtedy, że tak powiem, można by wpryskiwać środek w pszenicę bezpośrednio z lewej i prawej strony. Możemy pryskać od podstawy łodygi aż do liścia flagowego, a nawet do kłosa, jeśli jest to naszym celem. Tutaj pokryłem różowym filmem roślinę zaledwie do liścia flagowego, lub inaczej mówiąc, moje różowe krople rozpadły się w różowy wachlarz do liścia flagowego. Przeprowadzamy testy w Triesdorfie, aby zobaczyć, jak działa w praktyce oprysk z wężami wleczonymi. Umieszczone na dole dysze Dropleg działają optymalnie przy rozstawie rzędów co 25 cm i stosunkowo mało się przemieszczają. Na początku byliśmy trochę sceptyczni, aż nie przejechaliśmy z tym wyposażeniem pierwszych kilka metrów. Okazało się, że działa to naprawdę dobrze. Trzeba będzie jeszcze pracować nad udoskonaleniem tej metody, zanim będzie ją można przekazać rolnikom, ale jest to krok we właściwym kierunku. Nie chcę teraz pokazywać wyników, bo robimy to po raz pierwszy. A jakie są obserwacje? Po pierwsze, aplikacja jest zaskakująco bezproblemowa, co już jest bardzo zadowalające. Ale niektóre mieszaniny stwarzają problemy. Wypróbowaliśmy wszystko, co jest dostępne na rynku. Za stuprocentową i pięćdziesięcioprocentową dawką aplikacji, aby nabrać wyczucia. Niektóre preparaty doprowadziły do obumierania liści. Gdy były pryskane jedynie powierzchniowo, to wszystko było w porządku. Przy oprysku przestrzennym z boku naraz pojawiła się martwica liści. W przypadku prawie wszystkich preparatów widzieliśmy, że martwica liści często rozwija się na wysokości ujścia dyszy lub w miejscu, w którym znajduje się dysza, lub dochodziło do uszkodzenia liści spowodowanego przez preparat. Uszkodzenia były znacznie mniejsze przy 50% dawce substancji aktywnej niż przy 100%, ale to jest logiczne. Następną rzeczą, którą badaliśmy, była redukcja dawki. W tym przypadku testowaliśmy dawki zredukowane do 50%, a w tym roku mieliśmy pogodę, która stwarzała dobre warunki do infekcji. Obniżenie dawki prowadzi do skrócenia czasu działania niektórych substancji aktywnych. Całkiem świadomie tak sformułowałem to zdanie. Można by powiedzieć, że jeśli wezmę tylko połowę zalecanej dawki, to czas działania jest zasadniczo skrócony. Jednak w niektórych sytuacjach taka redukcja nie prowadziła do skrócenia czasu działania lub było ono nieznaczne. Co oczywiście pokazuje możliwości tej metody, że możemy zmniejszać dawki substancji czynnej bez przekraczania granicy, gdzie musielibyśmy rozmawiać o różnych postaciach lub zagrożeniach związanych z odpornością. Popatrzmy na całość z innej perspektywy. Odejdźmy od dysz dropleg. I przejdźmy do całkiem normalnej aplikacji i przemyślmy ją jeszcze raz. Na folii widać bardzo proste pole, które narysowałem. W dolnej części pola mamy 400 źdźbeł kłosonośnych, albo w przyszłości znajdą się na nich źdźbła kłosonośne, które są aktualnie na etapie liścia flagowego, a może trochę wcześniej. A w górnej części pola mamy gęsty łan, w którym namalowałem 550 pędów na metr kwadratowy. Czy wszystkie będą kłosonośne, czy są to tylko silne pędy? Nie ma na razie znaczenia. Idźmy o krok dalej. Co by to oznaczało dla naszej dawki fungicydów? Oznaczałoby to, że użylibyśmy 150 litrów cieczy roboczej tam, gdzie łan jest nieco rzadszy, i 300 litrów w gęstym łanie, który tak zdefiniowałem. Jeśli jesteśmy w tym nieco gęstszym łanie z wyższą liczbą kłosów, to możemy te ilości jeszcze łatwo wprowadzić w życie. Ale teraz pojawia się trzeci wymiar, który wcześniej udało nam się technicznie obsłużyć dyszami dropleg. Teraz musimy zobaczyć, czy znajdziemy sposób, aby to trochę ułatwić. I tu pojawia się temat różnego rozmiaru kropel. Oznacza to, że w przypadku fungicydów tam, gdzie pryskamy 150 litrów, potrzebujemy drobno-kropliste spektrum, a przy 300 litrach, grubo-kropliste. Nie uzyskamy tego efektu z klasyczną zmianą ciśnienia w jednej dyszy. Istnieją jednak również inne pomysły, jak sobie z tym poradzić. Może być tak, że tam, gdzie używam niewielkiej ilości cieczy, chciałbym mieć duże krople, a tam, gdzie pryskam dużo cieczy, chciałbym mieć drobne krople. Tak też może się zdarzyć. Może się również zdarzyć, że w ogóle nie chcę zmieniać rozmiaru kropli. Teraz musimy się zastanowić, czy to, o czym mówię, jest tylko ćwiczeniem szarych komórek, a może jest to logiczne i ma znaczenie w uprawie roślin. Jak wspomniałem wcześniej we wstępie do tematu fungicydów, stosując fungicyd chcę oczywiście dobrej przyczepności w wypadku, gdy stosuję niewielką dawkę wody. Ponieważ łan może być w danym miejscu rzadszy, w naszym przykładzie jest to 400 kłosonośnych źdźbeł. Dążymy do uzyskania drobnego kalibrażu kropli. A tam, gdzie mamy silny łan z 550 kłosonośnymi źdźbłami, dążymy do naniesienia większej dawki fungicydu. Tam potrzebna jest grubsza kropla, aby uzyskać głęboką penetrację łanu. Ale jak wyglądałaby sytuacja, gdyby było odwrotnie? Na przykład regulator wzrostu dla wyrównania łanu. To być może jest inne stadium rozwoju rośliny, gdzie można by powiedzieć: tam, gdzie aplikuję mniej, gdzie mam mało regulatora wzrostu, tam chcę, aby duże rośliny zostały trafione, a małe nie. Czyli chcę mieć. Oprysk grubo kroplisty. W nierównym łanie duże rośliny powinny być przehamowane, a małe nie powinny otrzymywać zbyt dużo środka. W takiej sytuacji dobre byłyby duże krople. A jeśli jestem w łanie, który jest trochę wybujały, wtedy potrzebuję porządnej dawki regulatora wzrostu. Wtedy muszę zadbać o odpowiednią penetrację i zraszanie. W takim przypadku wielkość kropli powinna wyglądać na odwrót. Natomiast jeśli zastosuję zupełnie normalny regulator wzrostu i chodzi mi tylko o działanie, a nie o wyrównanie łanu, to wielkość kropli nie ma dla dla mnie większego znaczenia. Wtedy wybieram rozwiązanie pośrednie, podejmuję decyzję, że tak powiem, według Salomona. Ale jak uzyskać to w praktyce? Moim zdaniem na dzień dzisiejszy istnieje tak naprawdę tylko jedna możliwość i jest nią modulacja szerokości impulsu. I o tym chciałbym z wami porozmawiać. Dlaczego modulacja szerokości impulsu jest dla mnie tak niezwykle interesująca? Pierwszą rzeczą jest wiedza na temat tego, jak faktycznie działa modulacja szerokości impulsu. Tutaj widać pracę dyszy w czasie. Zielony kolor symbolizuje pracę dyszy, kolor biały, wyłączony przepływ. To bardzo prosta historia, całkiem klasyczna sytuacja. Wciskamy szerokość sekcji, system zaczyna pracować, tworzy się Proces rozpadu cieczy na krople i zaczyna się oprysk. W tym przypadku różowa linia pokazuje wydatek cieczy, który wynosi 100%. A co się stanie, jeśli tę dyszę będziemy ciągle włączać i wyłączać? Wtedy mamy 50% cyklu otwartego i 50% zamkniętego. My nazywamy to duty cycle, czyli cykl roboczy. Jeśli dysza otwarta jest jedynie przez 50% czasu pracy, to możemy przynajmniej rachunkowo przyjąć, że wydatkuje jedynie połowę dawki opryskowej. Oznacza to, że przy użyciu tej samej dyszy osiągamy zmienne ilości wydatkowanej cieczy. Idąc dalej, pozostaje pytanie, jak będzie wyglądał czas pracy dyszy, kiedy Duty Cycle zostanie ustawiony na zaledwie 30 lub 40%. Aby różnice były czytelne, pracowałem z ekstremalnymi różnicami czasu. Wtedy okazuje się, że czas pracy dyszy będzie krótszy w porównaniu z czasem, kiedy dysza będzie zamknięta. Wtedy dawka aplikacji jeszcze bardziej się zmniejsza. Oznacza to, że przy pomocy jednej dyszy mamy możliwość wydatkowania bardzo szerokiego zakresu dawek. To byłaby jedna rzecz. Oznacza to, że czasy otwarcia dyszy w cyklu roboczym Duty Cycle zmieniają wielkość wydzielanej dawki. To jest, że tak powiem, pierwsza zasada modulacji szerokości impulsów. A następną rzeczą jest to, że wykorzystujemy ciśnienie cieczy w dyszy, aby zdefiniować wielkość kropli. Pozwala to oddzielić od siebie Duty Cycle, czyli czas otwarcia dyszy, oraz ciśnienie, jakie wytwarzam w układzie. Ostatecznie dzięki modulacji szerokości impulsu mam narzędzie, które pozwala mi regulować dawkę aplikacji w dużej mierze niezależnie od wielkości kropli. Nie potrzebuję większego ciśnienia. Jeśli chcę więcej pryskać, wtedy wystarczy jedynie zmiana duty cycle. Mogę również zwiększyć ciśnienie i zmniejszyć lub odpowiednio dostosować pulsację dyszy, tak aby dostosować ją do dawki oprysku. A czego potrzebuje, aby to zadziałało? Poza korpusem dysz z modulacją szerokości impulsu, które to umożliwiają, potrzebuje również dyszy, która spełnia określone wymagania. I na tym chciałbym się skupić przez ostatnich kilka minut. Co musi ta dysza umieć? Przy zmianie ciśnienia cieczy dysza musi znacząco zmienić wielkość kropli. Czyli jeśli jest duże ciśnienie, rozpylana ciecz powinna być drobno kroplista. Jeśli zmniejszam ciśnienie, kropla powinna być jak największa. I oczywiście nadal powinno być zminimalizowane znoszenie. To jest podstawowy wymóg. Teraz przedstawię przykład z publikacji. Źródło powinno znajdować się w prawym dolnym rogu. Na moim monitorze jest odcięte. Folia przedstawia pracę dysz, ich producent jest w tym przypadku nieistotny. Dysza, która pracowała z ciśnieniem dwóch barów, jest przedstawiona jako linia z kółkami. Linia z trójkątami pokazuje pracę dyszy o ciśnieniu 2,7 barów. A dysza, która działa pod ciśnieniem 4,1 bara, jest pokazana jako linia z prostokątą. Kątami. Oś X pokazuje duty cycle, czyli cykl pracy z 20, 40, 80 i 100% otwarciem oraz standardowy zespół dysz, który oznaczony jest na wykresie jako standard. Na osi Y widzimy średnią wielkość objętościową, czyli to, czym ten obszar jest. I widzimy, że pracując między wysokim ciśnieniem 4 i niskim ciśnieniem dwóch barów wielkość kropli, jeśli przyjrzymy się temu bliżej. Zmienia się o 50 mikrometrów. Jeśli weźmiemy inną dyszę, również 0,4, ale skonstruowaną nieco inaczej, z dwustrumieniowym rozpylaczem kompaktowym, to widzimy, że udaje nam się osiągnąć zmienność 150 mikronów zraszania. Czyli tą dyszą jestem w stanie uzyskać dużo lepszą penetrację łanu, regulując ciśnieniem. Natomiast dyszą z lewej strony, raczej nam się to nie uda. Kolejny punkt to rozdzielenie wielkości kropli dyszy od cyklu jej pracy. W tym przykładzie mamy również dyszę 0,4. W naszych rozważaniach ani producent, ani nazwa produktu są nieistotne. Chodzi o samą zasadę. Widzimy to na przykładzie ciśnienia 2,5 barów. To jest ta ciągła linia, która w 20% cyklu pracy osiąga wielkość kropli rzędu 700 mikrometrów. A w przypadku cyklu pracy 80%, wielkość kropli wynosi 800 lub 900 mikrometrów co oznacza, że zmiana cyklu pracy dyszy zmienia również wielkość kropli. Patrząc z perspektywy wizji, którą chciałem Państwu przedstawić, nie jest to rozwiązanie optymalne. Kolejne pytanie dotyczy optymalnej zmiany charakterystyki dyszy, i to jest coś, przy czym muszę postawić wielki znak zapytania. Byłoby co prawda idealnie, gdybym dla zminimalizowania znoszenia wziął średnią wielkość objętościową, która ma najmniej kropli o rozmiarze mniejszym niż 150 mikrometrów. Przy 250 gwałtownie wzrasta, a powyżej 250 mikronów już nie. Jeśli taka dysza zostanie potraktowana wyższym lub niższym ciśnieniem, Wtedy mogę przesunąć wielkość kropli bez możliwości zmiany znoszenia. Ale jest też inna możliwość, żeby dysze przy dużym ciśnieniu produkowały większą ilość drobnych kropel. I wtedy nie jest tak, że linia odrywa się od współrzędnej dopiero przy 150 mikrometrach, ale tak jak w tym przypadku już przed 100 mikrometrami. Wtedy robi się z tego prawdziwa dysza aerolozowa. A to powoduje problemy, kiedy wielkość kropli różnicuje się w wyższym zakresie. Ale co zwycięży? Jest to pytanie, na które dzisiaj jeszcze odpowiedzi nie mamy. Teraz przejdę do mojego ostatniego slajdu, gdzie chciałbym podsumować mój wykład. Po pierwsze, technika aplikacji mająca na celu optymalizację dawki nie nadaje się do każdego środka ochrony roślin. Mam nadzieję, że udało mi się to przekazać na początku wykładu. W przypadku stosowania herbicydów, to substancje aktywne stosowane w danej uprawie decydują o możliwości zastosowania alternatywnych technik aplikacji. To znaczy, że mogę mieć najlepszą technikę aplikacji, ale jeśli substancja aktywna nie pasuje do niej, to nie mogę jej stosować, bo inaczej będę miał kłopoty. Następnie chciałem przedstawić zmianę postrzegania uprawy z powierzchniowej na przestrzenną. To myślenie pozwoli nam pryskać pszenicę oraz inne uprawy z 25-centymetrowym rozstawem rzędów, aby lepiej poruszać się między rzędami z deszami dwustrumieniowymi lub innymi technikami aplikacji. Ta metoda jest bardzo interesująca, zwłaszcza w przypadku fungicydów. A modulacja szerokości impulsu umożliwia przynajmniej w perspektywie rozdzielenie ilości aplikowanego roztworu od wielkości kropli i daje nam zupełnie nowe perspektywy aplikacji, zwłaszcza w fazie rozwoju uprawy po zwarciu rzędów, czyli kiedy istnieje już powierzchnia łanu, ponieważ wtedy możemy sterować penetracją łanu przy pomocy wielkości kropli niezależnie od ilości roztworu. To był krótki przegląd tego, co można sobie wyobrazić odnośnie zmian, jakie mogą nastąpić w technice aplikacji w produkcji roślinnej, i mam nadzieję, że mogłem Państwu przedstawić parę interesujących rozwiązań. Dziękuję bardzo. Bernhardzie, bardzo dziękuję za interesujący wykład, który pokazał, że wciąż jeszcze istnieje wiele możliwości prowadzących do jeszcze większej precyzji oprysku. Z jednej strony chodzi oczywiście o to, jak postrzegam łan jako powierzchnię czy jako przestrzeń. Odnosi się to oczywiście do głębokości penetracji. Z drugiej strony istnieje podejście związane z rozwojem technicznym. Dokładnie. Chodzi o to, by patrzeć na te możliwości jak na potencjał, który nie ma jeszcze przełożenia na zastosowanie w praktyce. To dzieje się na razie w kąciku zabaw i odkryć producentów opryskiwaczy i instytutów naukowych. Nawet jeśli nie wiemy, w jaki sposób strategia Farm to Fork, czyli od pola do stołu, poradzi sobie z 50% redukcją środków i związanym z tym ryzykiem lub z pytaniem, w jaki sposób to wdrożyć. To, o czym mówiłem, to jedynie drogowskazy, które pokazują, w którym kierunku można podążać. Nie chodzi również o to, by od razu mówić, że niektóre aplikacje nie będą już w ogóle możliwe. I jedną rzecz musimy sobie jasno powiedzieć. Również w przyszłości będziemy musieli w wielu przypadkach stosować środki ochrony roślin, ponieważ substytuty również mają swoje wady. To nie był temat dzisiejszego wykładu. Ale my będziemy musieli dokonać oceny ryzyka. I patrząc na ten temat trzeźwo, na pewno do pewnego stopnia będziemy nadal stosować środki ochrony upraw w gospodarstwach konwencjonalnych. I nawet jeśli spojrzymy na sektor eko, widzimy, że na horyzoncie pojawiają się miedziane substytuty, które również wymagają bardzo wyrafinowanej technologii aplikacji. Potrzebują więc całkiem dobrego oprysku, żeby wszystko zadziałało prawidłowo. Również tutaj technika aplikacji będzie z pewnością w przyszłości dużym tematem, ponieważ miedź nie ma zbyt dobrego okresu połowicznego rozpadu. Okres ten jest bardzo długi. I to jest problemem, że ten czas jest zbyt długi, podczas gdy związki organiczne nie są być może tak stabilne i my musimy je wprowadzić w krótszym czasie. A to jest też zadanie dla działów techniki aplikacji i formulacji. To jest w zasadzie odpowiedź na jedno z pytań. Doskonale trafiłeś. Pytanie brzmiało, co jeszcze może pojawić się w biocydach, patrząc z perspektywy całej puli, w której na razie poruszamy się po powierzchni i jakie wyzwania pojawią się w zakresie technologii aplikacji lub na co trzeba będzie uważać w przyszłości. To jest dla mnie aktualnie prawdziwa czarna skrzynka, ponieważ nie wiemy, w jakim kierunku zmierza rozwój chociażby patrząc na mikroorganizmy żyjące na roślinie czy w roślinie, które musimy wprowadzić przez aparaty szparkowe, co oczywiście wymaga również odpowiedniej techniki aplikacji. Albo czy mamy na roślinach jakieś gatunki grzybów, które przeprowadzają jakąś podstawową kolonizację, co powoduje, że małe słabe usze, takie jak fusarium, nie rozprzestrzeniają się tak szybko, gdy istnieje całkiem przyzwoita podstawowa kolonizacja. Musimy stworzyć konkurencję albo skorzystamy z pożytecznych owadów. Na przykład patrząc na pestycyd, taki jak kontans WG, to jest to również pożyteczny grzyb, który wypryskujemy. Nawet jeśli wielu rolników lub wielu użytkowników uważa, że w kanistrze środka do ochrony roślin znajduje się klasyczny środek ochrony roślin. Również one stawiają wymagania dotyczące zwilżania, aby naprawdę dotarły do miejsca, w którym mają pasożytować na sklerocjach. Nie można więc powiedzieć, w jakim kierunku zmierza technika aplikacji, ponieważ każdy kierunek, który wskazałem, wymaga innych rozwiązań. W jednym przypadku trzeba roślinę odpowiednio zrosić, innym razem musisz upewnić się, że dotrzesz do aparatu szparkowego lub blisko niego. Innym razem, aby uzyskać podstawową kolonizację takiego grzyba, może trzeba będzie zwilżyć roślinę równomiernie z góry i od dołu, aby grzyb mógł się w niej zadomowić. Cele te są więc tak różnorodne, jak pomysły na produkty biobójcze. Wróćmy do naszych pytań. Otrzymaliśmy pytanie związane z danymi historycznymi, na które zwróciłeś uwagę w dwóch miejscach. W przyszłości być może będziemy w stanie z góry oszacować, co dzieje się na danym fragmencie pola i do tego potrzebujemy danych historycznych. Jaka jest Twoja ocena? Ile gospodarstw tak naprawdę jest już dzisiaj w stanie gromadzić dane, aby mieć dostęp do takiej puli danych w przyszłości? To trudny temat, zależny od poziomu, od którego zaczynamy. Jeśli mam pole, które ma gliniaste fragmenty, a reszta to faktycznie czysty les, to mogę mieć problemy z jednoliściennymi na gliniastych częściach, ale nie w innych miejscach. Wtedy mogę opracować strategię zwalczania w oparciu o historyczne mapy strefowe. Inaczej wygląda sytuacja, gdy nawożę pole przy pomocy czujników lub stosuję regulator wzrostu i chcę sterować opryskiwaczem na żywo. Lub online. Wtedy mogę jednocześnie rejestrować dane i budować bazy danych. Albo widzę, że na moim polu, niezależnie od uprawianej rośliny, w jednym miejscu jest znacznie większa gęstość łanu i znacznie wilgotniejszy mikroklimat. Wtedy być może mógłbym również zbudować sobie mapę historyczną. Ale w tym przypadku robi się trudniej, ponieważ wtedy muszę sortować mapy i zawsze grupować odpowiednie rośliny. Jeśli wprowadzi się te dane do komputera i podda ocenie, niezależnie od tego, czy jest to kukurydza, pszenica czy rzepak, a potem wydrukuje jedną mapę, celowo wymieszałem groch z kapustą. Wynik może nie być taki, jakiego oczekiwałem. A to pokazuje, że praca z mapami historycznymi jest o wiele bardziej złożona niż sobie to wyobrażamy. W tej chwili nie robi się zbyt wiele, ale można usiąść i zrobić to bardzo łatwo, jeśli na podstawie oszacowania gleby lub prób glebowych, wiem z jaką glebą mam do czynienia. Potem mogę moje pole podzielić na lekkie i ciężkie gleby. By na przykład odpowiednio zaaplikować flufenacet lub chlomazon. Chlomazon był w tym roku sporym problemem w rzepaku. Na słabszych stanowiskach rośliny długo pozostawały pożółkłe. Z pewnością było to niepotrzebne, żeby uzyskać odpowiednie działanie herbicydu, ale być może należało znacznie zmniejszyć dawkę środka bez żadnego ryzyka, gdybyśmy wiedzieli o tym wcześniej. Ale tak naprawdę powinniśmy znać lekkie, piaszczyste wyspy, i one nie powinny wędrować w naszym gospodarstwie. W takim przypadku zdecydowanie moglibyśmy użyć map historycznych i stworzyć mapę aplikacji, z której moglibyśmy korzystać co roku bez większego wkładu pracy. Byłby to projekt, który robisz raz, a korzystasz z niego przez 10 lat. Jak oceniasz korzystanie z teledetekcji w badaniu gęstości łanu lub wskaźnika powierzchni liści? Czy to także sposób na wprowadzenie danych historycznych do gospodarstwa? Jeśli nie mam dużej zmienności, zawsze korzystam z następującego przykładu. Łan niekoniecznie dlatego musi być rzadki, bo potencjał planowania w tym miejscu jest słaby. Możliwe jest, że w zeszłym roku miałem tam kopiec buraków i to pamiętam. A może w tym miejscu pękł dren, albo z jakiegoś innego powodu ciągle kręciłem się tam kombajnem do buraków lub robiłem coś podobnego. W takim przypadku trzeba uważać, aby nie spisywać fragmentów pola na straty, na którym w rzeczywistości jest dobra gleba, ale bez historycznego patrzenia na własne pole moglibyśmy popełnić ten błąd. Takie fenomeny jak gęstość Łanu czy wskaźnik wegetacji na fragmentach pola trzeba obserwować przez wiele lat i moim zdaniem zupełnie niecyfrowo wpisać w telefon komórkowy. Każdy telefon komórkowy ma funkcję GPS. Raz wyjść na pole, zabrać ze sobą szpadel, wbić w glebę i zadać sobie pytanie: hej, mam problem z uprawą gleby, czy naprawdę jest tam fragment inny niż reszta pola? Zdecydowanie sugerowałbym, by to wpierw sprawdzić, i dopiero potem zastanawiać się nad tym, czy ten problem da się rozwiązać, czy nie, i do tego dopasować mapę aplikacji, również z tak prostych metod można korzystać. I znowu doszliśmy do punktu, w którym, pomimo wszystkich narzędzi, gleba wymaga indywidualnej analizy rolnika i oczywiście liczy się bogactwo doświadczenia i wiedza, na przykład o pryzmie buraków, sieci drenarskiej lub składowaniu wapna na polu. Mamy jeszcze jedno pytanie: jaka jest Twoja ocena, gdy mówimy o potencjale oszczędności, gdzie jest prościej je realizować krótkoterminowo w herbicydach czy w fungicydach. Jeśli skupimy się na perspektywie krótkoterminowej, to powiedziałbym, że z pewnością możemy dokonać oszczędności w obszarze fungicydów. Krótką drogą mógłby być zakup opryskiwacza z możliwością modulacji szerokości impulsu. Wiem, że producenci nie są jeszcze zbyt dobrzy w tworzeniu map aplikacyjnych, tak aby terminal jednocześnie przygotował mapę aplikacyjną i oprysku. To nie dotyczy sprzętu, ale oprogramowania. Mam nadzieję, że w tym temacie nastąpi szybki rozwój, który będzie aktualizowany przez co wzrośnie jego funkcjonalność. Myślę, że na pewno jest to coś, czego nie można wdrożyć od razu. Również z dyszami Droplek trzeba się będzie jeszcze trochę pobawić, by zobaczyć jak daleko można je wdrożyć. Ale to jest idea, którą z pewnością można również łatwiej wdrożyć. I nie musi być tak jak w moim przykładzie, kiedy mamy zespół dysz co 25 cm w naszym opryskiwaczu do badań. Moglibyśmy również wchodzić w co drugie międzyrzędzie i nadal moglibyśmy uzyskać dobre zraszanie. W przypadku tej metody węże przy opryskiwaczu ciągle wiszą, co być może nie każdemu rolnikowi się podoba. Myślę, że udaje się to całkiem dobrze, jeśli pracuje się z mapami aplikacyjnymi, o czym już mówiliśmy. Pracując na przykład z filmowaniem. Otwórczymi herbicydami doglebowymi. Moglibyśmy to stosunkowo szybko wykonać, stosując w tym przypadku opryskiwacz zdolny do zmiennego dawkowania z indywidualnym przełącznikiem dysz, lub niezbyt szerokimi sekcjami. To jest proste do wykonania. Oczywiście potencjał oszczędności środka nie jest aż tak duży. W tym przypadku nie uzyskamy tych 50%, o których niektórzy by marzyli. Największy potencjał oszczędności jest wtedy, gdy pójdziemy w kierunku technologii Blue River, czyli maszyny, która widzi i pryska. Wtedy można herbicydy aplikować na naprawdę małą skalę. Według badań tą metodą można potencjalnie zaoszczędzić od 70 do 90%. To byłby kolejny krok. Ale w tym przypadku mamy w gospodarstwie zupełnie inną maszynę, która nie przypomina już opryskiwacza polowego i tego trzeba być świadomym. Ta maszyna aktualnie jest stosowana na większą skalę w uprawie bawełny w USA. Jednak już dzisiaj wiadomo, że maszyna ta będzie się rozwijała w kierunku upraw rzędowych, a nie powierzchniowych, z których przez większe odstępy między Uczyniono uprawy rządowe. Tak więc mapa aplikacji byłaby rozwiązaniem, które najszybciej można by wprowadzić w życie, ale to jest najmniejsze z wszystkich możliwości ulepszeń. Następnym krokiem byłoby dozbrojenie opryskiwacza w kierunku droplek lub PWM, czyli modulacji szerokości impulsu, lub przy nowej inwestycji od razu zakupić opryskiwacz z taką funkcją. To byłaby opcja, która średnioterminowo przyniosłaby oszczędności, szczególnie w obszarze fungicydów. Chociaż w tym temacie musimy wciąż jeszcze zdobywać doświadczenie. Otwarłem temat dysz, ale to nie jest rozwiązanie, to znak zapytania, nad którym nadal trzeba pracować, bo dysze nagle zmieniają swoją funkcję. Mówiąc prosto, kiedyś oczekiwano od dyszy, by zraszała i miała niewielkie znoszenie oprysku, a teraz musi być stabilna w cyklu pracy Duty Cycle pod względem wielkości kropli, a także mieć największą z możliwych zmienności wielkości kropli przy zmianie ciśnienia. To oczywiście są zdecydowanie większe oczekiwania w stosunku do dysz. Jak myślisz, co Twoim zdaniem jest dziś potrzebne przy nowej inwestycji? Jakie powinno być minimalne wyposażenie opryskiwacza? Słyszałem, że jednym z nich jest PWM, czyli modulacja szerokości impulsu. Na ten temat chciałbym podyskutować. To może stać się kluczową technologią. Mapy aplikacji powinny mieć możliwość przetworzenia danych. A jeśli chodzi o rozstaw dysz, musimy również przyjrzeć się optymalnemu rozkładowi. Czy są jeszcze inne tematy, które uważasz za istotne? Właściwie. Wymieniłeś już wszystkie. Musimy zastanowić się na nowo nad podziałem dysz, jeśli chcemy pryskać małe przestrzenie. Bo to stanie się również technologią, przy której usługodawca powie, opryskam Twoją uprawę rzędową precyzyjnie. Jedynie tam, gdzie jest to konieczne. A rozpoznawanie trawy w trawie nie jest najprostszą rzeczą. Ale aby zmapować miejsca z powojem w kukurydzy i pozbyć się ich substancją czynną jednym dodatkowym przejazdem, wystarczy zdolność przełączania dysz lub segmentów a to czy decyzja będzie po stronie przełączania pojedynczych dysz czy sekcji o mniejszej szerokości, to kwestia ekonomiczna. Na pytanie gdzie znajduje się próg rentowności każdy rolnik musi sobie odpowiedzieć sam. W większości gospodarstw nie ma to nic wspólnego z uprawą roślin, ale z zamiłowaniem do maszyn. To rozwiązanie byłoby czymś, co można by wdrożyć dość szybko. A dysze pulsacyjne to coś, gdzie technicznie horsz jest trochę bliżej i na pewno dysze pulsacyjne osiągnęły już pewien stopień dojrzałości i na pewno temat dysz nie jest zbyt trudny. Zawsze można kupić nowe dysze. One się regularnie zużywają, więc nie ma zbyt wielkiego ryzyka, jeśli nie kupi się od razu najlepszych. Jak już wspomniałem, Miałem, byłoby fajnie, gdyby oprogramowanie dawało radę tworzyć nie tylko mapy aplikacji, ale także mapy ciśnienia lub rozpylenia. Oczywiście takie oprogramowanie wymagałoby regularnej aktualizacji. Nawet biorąc pod uwagę ryzyko, że reżyser może nas przestać lubić, chciałbym zadać ostatnie pytanie. Powiedziałeś w odniesieniu do fungicydów, że w przypadku fungicydów leczniczych, czyli wyniszczających chorobę, istnieje tendencja do zmniejszania ilości substancji czynnych. Nie tylko tendencja. Patrząc na liczbę azoli, które są na rynku, mamy bardzo ostry trend spadkowy. Właściwie jeśli chodzi o grzyb wywołujący septoriozę paskowaną, nadal mamy dwa środki, a potem jest coraz trudniej sprotuć. Konazolem i mefen konazolem. Idąc dalej, oferta coraz bardziej się przerzedza. Ale czy nie jest to właściwie sprzeczne? Aktualny temat dopuszczania i to, do czego faktycznie chcemy dążyć, oznacza, że jeśli mamy mniej tematów związanych ze środkami leczącymi, wyniszczającymi chorobę, to będziemy zajmować się intensywniej tematami ochronnymi. Czy to nie jest sprzeczność? To jest sprzeczność. Nawet jeśli się mówi, że zwalczymy tylko to, co widzimy, to jesteśmy zależni od środków leczniczych, wyniszczających chorobę. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku herbicydów. Jeśli walczę tylko z tym, co widzę, to potrzebuję czegoś, co jest aktywne dolistnie lub przynajmniej doglebowo i dolistnie. Jak widzieli Państwo wcześniej, przy zarządzaniu odpornościami jest niewiele krzyżyków, ponieważ większość z nich składa się z WSSA1 i z WSSA2 lub wcześniejszych HRAC, zakwalifikowany jako A oraz B, czyli sulfonylomoczników i inhibitorów AC case, które są bardzo mocno narażone na tworzenie odporności lub już mają problemy z odpornością. I czego używamy wtedy? Wtedy używamy środków przedwschodowych, np. flufenacet, związek z grupy oksyacetamidów, lub w przypadku rzepaku kerbflo, w którym substancją czynną jest propyzamid. To byłby wtedy również oprysk mniej lub bardziej powierzchniowy, ponieważ on się również trochę rozchodzi na boki i jeśli użyjemy go tylko jako środka punktowego, możemy nie uzyskać odpowiedniej koncentracji. Oczywiście moglibyśmy zgłębiać temat i prowadzić dyskusję dalej. Mam sporo szczęścia, bo spotkamy się dzisiaj wieczorem w czasie naszej rozmowy na żywo. Myślę, że uda nam się wrócić do któregoś z tych tematów i je zgłębić. Bernhardzie, dziękuję za bardzo pouczający wykład. Dziękuję za zaproszenie i życzę udanego wieczoru. Zakończyliśmy ten blok. Cieszę się, że możemy płynnie przejść do następnego tematu w Horse Life. Dziękuję za uwagę.